Cześć, w dzisiejszym odcinku pokazujemy na telefonie Redmi A3 możemy dodać odcisk palca jako odlokowywanie naszego telefonu. Także zapraszam do oglądania. Aby założyć blokadę na odcisk palca naszego telefonu, musimy przejść do ustawień. Także zróbmy to. Wchodzimy w ustawienia, następnie wchodzimy w bezpieczeństwo i prywatność. Następnie przechodzimy do drugiej opcji, czyli odblokowywanie urządzenia na palec. Odblokowanie urządzenia, screen lock i odcisk palca. Następnie wchodzimy w odcisk palca. Potwierdzamy nasz zwrot, który mieliśmy wcześniej na naszym telefonie. Jak widzicie, klikamy po prostu dodaj odcisk palca. Nie zdziwcie się, kiedy będziecie przykładać palec do tego kółeczka i wam nie będzie wychodziło, bo tu niestety nie ma waszego czujnika ani czytnika na palec. Czytnik na palca znajduje się koło power buttonu, centralnie na power buttonie. I teraz po prostu klikacie, przykładacie palec i kółeczko wokół tego, jak widzicie, się zapełnia. Klikamy parę razy, przykładamy, odłączamy, dopóki nie zacznie wibrować nam telefon. Każdą stronę palca sobie zeskanujcie, żeby wam dobrze działało. Jak widzicie, skończyło się, dajemy gotowe. Teraz wychodzimy, sprawdźmy, czy działa. Włączamy telefon. I żeby odblokować nasz telefon, potrzebujemy blokady. My teraz damy palec. I telefon nam się odblokowuje. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do następnych poradników. Cześć!